Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Mamy 27 września 2024 roku. Jak co piątek zapraszam Was na raport z walk na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę podzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla wspierających Andrzej Wicher, Marcin Lover i Tomasz Nowak. Dziękuję i zapraszam na film. Tak więc bardzo dziękuję Wam wszystkim i za wsparcie, które udzielacie i oczywiście za komentarze, za łapki w górę, za przede wszystkim wszystkie dobre słowa, jakie słyszę od Was w komentarzach, które piszecie pod moimi filmami. Widzę, że naprawdę i śledzicie te filmy na bieżąco i no, zgadzacie się często ze mną, a czasami nie. I powiem szczerze, pod chyba ostatnim filmem, pod ostatnim raportem był dosłownie jeden komentarz taki bardzo nieprzyjemny. Słuchajcie, jeden na kilkaset. Staram się przeczytać oczywiście wszystkie, no nie wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to byłoby po prostu czasowo niemożliwe, ale cały czas jestem z Wami na bieżąco. Dziękuję Wam za aktywny udział oczywiście tutaj w prowadzeniu tego kanału. No a my przechodzimy już oczywiście do informacji związanych z tym, co dzieje się na Ukrainie i tutaj pierwsze informacje, można powiedzieć, z domowego ogródka naszego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jeżeli Federacja Rosyjska zaatakuje ukraińskie elektrownie jądrowe, koniecznie będzie natychmiastowa interwencja. No, rozbierzmy to sobie na dwa czynniki. Pierwszy czynnik, jeżeli Federacja Rosyjska zaatakuje ukraińskie elektrownie jądrowe. Nie wiem, skąd wziął się ten pomysł jego, no myślę, że to jest kolejny pomysł na eskalację tego konfliktu. Do tej pory nie było żadnych, ale to żadnych działań rosyjskich w kierunku elektrowni jądrowych znajdujących się na Ukrainie. Jedyne, jakie mieliśmy, to działania Ukraińców, którzy ostrzeliwali i Energodar, i to, co wokół niego się znajduje. Myślę, że warto sobie to wszystko przypomnieć. No i drugi czynnik, natychmiastowa interwencja. No, jestem ciekaw, jak pan prezydent to rozumie. Nie wiem, wsiądzie w pociąg i pojedzie tam, czy co zrobi. A ja myślę, że razem tutaj z marszałkiem Sejmu pojadą wgniatać w ziemię. Ponadto powiedział, że Władimir Putin i jego generałowie doskonale rozumieją, że kto pierwszy użyje broni nuklearnej, będzie potępiony. Nigdy uniewolnią się od tej odpowiedzialności, jeśli użyją broni atomowej, nawet w najmniejszym stopniu. Nigdy świat im tego nie wybaczy. No i oczywiście to są słowa o tyle ważne, że broń atomowa jest straszna i nie możemy rozważać jej użycia. To jest w moim ocenie. Słuchajcie, straszna. Jeżeli ktokolwiek zna historię, jeżeli ktokolwiek wie, jak wyglądało jej użycie na Wyspach Japońskich, i pamiętajmy, że to były prototypy. Od tamtego czasu siła rażenia jest niewyobrażalnie większa. Dlatego nawet o tym nie rozmawiajmy. Natomiast Rosja oczywiście tą broń ma i nie możemy o tym zapominać. Absolutnie. Tymczasem Bloomberg informuje, że Rosja planuje zwiększyć wydatki na wojsko do 142 miliardów dolarów, co będzie stanowić 6,2% PKB kraju w przyszłym roku. Oznacza to, że Rosja nie planuje wręcz przerywać tego, co dzieje się na Ukrainie. I oczywiście możemy rozmawiać o pokoju, natomiast Rosja absolutnie przygotowuje się do działań w roku przyszłym, 2025. Warto też nadmienić jedną rzecz, że 6,2% PKB wydaje się być bardzo dużo. Ale Rosja prowadzi wojnę. Rosja posiada na przykład strategiczne właśnie broń nuklearną. Tymczasem nasz kraj, który zamierza wydawać 4% PKB, nie tylko nie prowadzi działań żadnych wojennych, nie posiadamy na utrzymaniu broni nuklearnej, bo to trzeba pamiętać, że to są olbrzymie koszty utrzymania takiej broni. No i właściwie jedyną aktywnością naszego wojska to było ostatnio przekazywanie broni na Ukrainę i szkoleń Ukraińców i chyba stąd też tak wysokie koszta. Zakupy, oczywiście w tym są zakupy absurdalnie najdroższej broni na świecie, no ale tylko taką wolno nam kupywać, wiecie, o jakiej mówię. No i jeszcze ostatnia aktywność wojska to oczywiście no, jak najbardziej pozytywna walka ze skutkami powodzi, z ratowaniem, z pomocą ludności, no i gdzie przede wszystkim podstawą pomocy tej ludności były te transportery pływające PTS oraz stary 266.
No oczywiście te petycje jechały też na Jelczak, to prawda, okej, okay, ale jakby ja nie wiem, czy tylko ja widzę tutaj po prostu jakiś kuriozum tego wszystkiego, czy wy też, nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak tutaj wy to widzicie. W jednym ze swoich ostatnich wystąpień kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że zaangażowanie USA w wojnę na Ukrainie musi się zakończyć. Powiedział to wyraźnie, dobitnie. No i też wiemy, że jego, powiedzmy, stosunki do Zełenskiego nie są najlepsze. Nazwał go zresztą, co prawda trochę przekornie, najlepszym kupcem na świecie. No, nie dostał 60 miliardów wielkich stratek, ale dostał na osłodę 8 miliardów po tym, jak zaprezentował swój wielki plan zwycięstwa. No, wielki plan zwycięstwa okazał się równie wielką klapą jak akcja w Kurskim. No, ale okej, 8 miliardów wywiózł. To trzeba mu przyznać. Natomiast skutki tych wszystkich działań, skutki tego, co się dzieje i nacisków Ukrainy na to, by nie tylko jej przekazywać, ale pozwolić używać broń dalekiego zasięgu przeciwko Rosji, są zasadniczo dokładnie odwrotne. I rozumieją to oczywiście, można powiedzieć, partnerzy zachodni, a przede wszystkim rozumieją to jednak politycy w Stanach Zjednoczonych. Jest taka klasyczna polska komedia, gdzie Gajos mówi, no demokracja demokracją, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić i wydaje się, że na szczęście w Stanach Zjednoczonych chyba rzeczywiście ktoś tym wszystkim jeszcze rządzi. No nie ma co ukrywać. Wiemy, że rozmowy i kontakty są pomiędzy i Rosją, i Stanami Zjednoczonymi i jakaś umowa jest. Jedną z tych umów, w ramach tych umów jest to, że Rosja na przykład nie przekazuje pewnych rodzajów uzbrojenia, które mogłyby trafić na kierunki niepożądane, że tak to określę, południowoazjatyckie, myślę, że wiecie, o czym mówię. Natomiast no, jest tutaj, mówi się o tym, że właśnie jest taka, no, jakby w ramach tej umowy Rosjanie, jeżeli by za daleko poszło to zaangażowanie, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na Ukrainę, to Rosjanie wtedy wraz z Iranem przekazaliby rakiety przeciwokrętowe P-800 Onyx jemeńskim Hutim. No jak sądzicie, przeciwko komu byłyby one użyte? No myślę, że łatwo się domyśleć. I warto nadmienić, że taka rakieta ma zasięg od 120 do 600 km i głowicę 300 kilogramową. No to oczywiście byłoby potężne wzmocnienie Huti. No i nikt tego tak naprawdę nie chce, kto jest zdrowym chyba na umyśle. Ale oprócz tego, no mamy tutaj, zobaczcie, myślę, że chyba jako pierwszy prezentuję. Słuchajcie, to są zdjęcia pojazdu, który nazywa się Skhanki Xi Bio Yi Tiger z roku 2010. To jest chiński pojazd typu APC, BBM, jakbyśmy go tam nie nazywali. Tak więc tak naprawdę są to pierwsze zdjęcia pojazdów wojskowych chińskiej produkcji zarejestrowane no, tutaj w specjalnej operacji wojskowej, czy też w obszarze wojny na Ukrainie. No także, no słuchajcie, zaczyna się. I na koniec, nie wiem, czy słyszeliście, co prawda nie jest to potwierdzone nagraniami, natomiast no, mamy dużo informacji o tym, że siły powietrzno-kosmiczne rosyjskie przy użyciu samolotów MiG-31K dokonały ataku z wykorzystaniem, już tutaj zmieniam mapkę, żeby wam pokazać, gdzie, z wykorzystaniem oczywiście kindżałów, na północ od Chmielnicka znajduje się taka miejscowość jak Starokonstantynów. I dlaczego tutaj? No tutaj jest po prostu lotnisko. I na tym lotnisku najprawdopodobniej w wyniku rozpoznania Rosjanie stwierdzili, że stacjonują samoloty F-16 i to lotnisko zostało przy użyciu trzech kindżałów naraz zaatakowane. Obrona przeciwlotnicza oczywiście absolutnie nie zadziałała. Nie mamy tutaj potwierdzenia. Najpierw była informacja o zniszczeniu, czy stracie 4 F-16 na tym lotnisku, później mamy nawet informację o zniszczeniu 5. Oczywiście ze strony ukraińskiej jest absolutna blokada informacyjna tutaj na to, natomiast pojawiły się wpisy Stanów Zjednoczonych, słuchajcie, w mediach społecznościowych, żon poległych Amerykanów, którzy zginęli w czasie ataku na to lotnisko, które wam tutaj, ten wpis wam tutaj prezentuje. Jedna z żon informuje, że jej mąż właśnie zginął na tym lotnisku, no, jako tak zwany instruktor.
jako tak zwany instruktor. No, wszyscy wiemy, jak to współdziała. Ja też, jeszcze i wy też w komentarzach, no nie wierzycie, że to wszystko da się po prostu, że tak powiem, ukraińskimi rękoma obsługiwać. No dobrze, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o informacje takie dookoła wojenne, że tak powiem. No i przechodzimy już na mapkę, by prześledzić zmiany na linii frontu za ostatnie 48 godzin. No i zaczynamy już od mapy. Warto tutaj zaznaczyć, że na odcinku chersońsko-zaporowskim, bo tego sobie zaczniemy, no generalnie był czas, na którym tutaj żeśmy się nie skupiali, ale ostatnio Rosjanie ten brzeg północno-zachodni Dniepru regularnie ostrzeliwują lub nawet bombardują. Pojawiło się nawet w tym rejonie rosyjskie lotnictwo, które tutaj, jak widzicie, w ostatnich dniach, szczególnie sam Cherson także, ale nie tylko, bombardował. Warto zwrócić uwagę, że także Zaporoże już piąty dzień z rzędu jest bombardowane przez FABy z modułem szybowania i tutaj no jest to ciekawostka, właśnie cały czas możemy zastanawiać, jaki jest cel tego działania, czy tylko odciągający. No zobaczymy. Niewielka aktywność wojsk rosyjskich tutaj na obszarze Robotyna, ale także Nestyrinki, ale są to działania nie jakieś szturmowe, coś takiego, tylko zarejestrowana po prostu aktywność, powiedzmy, rozpoznawcza. Miejmy to na uwadze i pamiętajmy, zobaczymy, czy Rosjanie czegoś tutaj jednak nam nie szykują, a przede wszystkim oczywiście Ukraińcom. Jeżeli chodzi o zasadniczą część w tej chwili, w której dzieją się działania bojowe, no to oczywiście obszar obwodu donieckiego, no i tutaj już przechodzimy konkretnie do prześledzenia tego, co się dzieje w ramach operacji i zajmowania Wuledaru. Zbliżymy sobie mapkę. No można powiedzieć, że tutaj sytuacja zmienia się nie z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę. Na chwilę obecną oczywiście mniej więcej tak mamy tutaj potwierdzony stan wojsk obu stron, ale możemy założyć, że on już jednak się zmienia. Dlaczego? Już wam pokazuję, z czym mamy tutaj do czynienia. Wojska rosyjskie zajęły, tutaj mamy to już potwierdzone, zajęły tutaj ten opornik, który miał osłaniać to skrzydło zachodnie Wuledaru i wyszły z niego, by odciąć sam Wuledar. Tutaj w tych miejscach mamy potwierdzone ataki na siły ukraińskie, które próbowały się komunikować albo wjeżdżać do samego Wuledara, by jeszcze dowieźć jakieś resztki zaopatrzenia, przede wszystkim lekkimi samochodami terenowymi lub pick-upami, te oczywiście na nie jest polowane dronami. Zresztą tych dróg nie ma dużo. Tutaj sytuacja jest coraz trudniejsza, no bo Rosjanie przeszli tą linię, przeszli tą drogę. Zobaczcie, zbliżymy sobie mapkę. Tutaj mamy kolejny jakby odcinek pól i tu jest jakby ta ostatnia droga, tak naprawdę ostatnia droga. Nie zwróćcie też uwagi, że to nie jest taka droga, którą moglibyśmy sobie wyobrażać, że to jest, wiecie, jakaś szosa czy tak dalej. Nie, nie, no to wszystko to już są drogi bardzo średnie i gruntowe, no to są jakieś tutaj, wiecie, no drogi dosłownie polne. W dodatku mamy informację, że Rosjanie najprawdopodobniej, choć nie mamy tego jeszcze potwierdzonymi materiałami foto lub wideo, zajęli już ten obszar tutaj w oparciu o tą główną ulicę i wzdłuż tutaj tej ulicy ten obszar przez to rondo został oraz tutaj te garaże został zajęty przez wojska rosyjskie, co by oznaczało, że ta tutaj droga też jest odcięta i większość miasta pozostaje pod kontrolą ukraińską, ale to już jest tylko 2/3. W dodatku oczywiście Rosjanie jak przeszli tą drogę, no to ta droga też jest pod ich kontrolą ogniową. Mamy informację o tym, że po prostu resztki wojsk no, wytrzymały. Znaczy był ten rozkaz, żeby dotrwać do 26. No i ten rozkaz został wypełniony. No, Wuledar nie został zdobyty do 26 przez Rosjan. Niektórzy z was zastanawialiście się w komentarzach, czy do następnego raportu Wuledar zostanie zdobyty. No nie mamy takiej informacji potwierdzenia. Natomiast mówię, ta sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Kto wie, czy jeszcze wieczorem, czy w nocy, kiedy będziecie oglądać ten mój raport, sytuacja może się na tyle zmienić. No w każdym razie dni, albo nawet godziny Wuledaru są już policzone. Jak mówię, no prawdopodobnie ten stan posiadania wojsk rosyjskich jest daleko bardziej posunięty. Odcięte są tak naprawdę wszystkie drogi. No, wojska, które jeszcze ukraińskie są w Wuledarze, są tak naprawdę w okrążeniu, no bo tutaj tylko mogą się wycofać dosłownie polami, próbują wyjeżdżać tutaj z samochodami jakimiś, mówię, terenowymi, które są niszczone przez drony i pod ostrzałem artyleryjskim. No to już jest w ogóle bardzo nieprzyjemna sytuacja, ten tutaj mieszanka jednostek, bo tutaj mieliśmy i resztki 72, bo nie cała stąd wyjechała, 116 i inne jednostki, nawet chyba 88, no po prostu
no jeńcy z tych jednostek na całym tym obszarze tutaj wymieszani no, poddają się, no już oddziałami no rozumieją, że to jest koniec, że po prostu tu się skończyło, rzucono ich rzeczywiście tutaj, by bronić jakiegoś celu politycznego, wielkiego stratega. Szkoda tych żołnierzy, szkoda po prostu ich życia, ich zdrowia. Zresztą Rosjanie działają już daleko szerzej. Zwróćmy tutaj uwagę, że działania rosyjskie kierują się w tej chwili na nową Ukrainkę, ale także już wzięli na swój celownik tutaj tą niewielką tutaj miejscowość Bogojawienkę jest w tej chwili już bombardowana, jest już pod ostrzałem, już Rosjanie wzięli ją na celownik oraz cały ten teren jest w tej chwili kontrolowany przez rosyjskie drony. Tutaj mamy na przykład w tym obszarze czołg zniszczony ukraiński, który próbował się wycofać pewnie, gdzie prowadził tutaj walki w okolicach Wuledaru, został zniszczony. No wszystko co może, to oczywiście ukraiński odchodzi w tej chwili na Bogojawienkę. No ale ten obszar jest już kontrolowany przez rosyjskie rozpoznanie i lotnictwo i drony. Także no bardzo, bardzo nieprzyjemna tutaj sytuacja. No te kleszcze przez Wledar właściwie się już praktycznie zamknęły. No resztki Ukraińców próbują się stąd, albo się wydostaną, albo zginą, albo dostaną się do niewoli. To po prostu no nie pierwsze tego typu działanie wojsk oczywiście dowództwa ukraińskiego. Idąc dalej wzdłuż linii frontu, tutaj nie mamy generalnie żadnych zmian od naszego ostatniego raportu. No po prostu na tym obszarze Rosjanie skupili się na Wuledarze. Wuledar to też symbol. Tak? No takie symbole wbrew pozorom mają znaczenie na wojnie. No wiemy dobrze, prawda? No, historia nam to pokazuje. Więc Rosjanie tutaj skupiają się na Wuledarze i pomiędzy Wuledarem a Bogojawienką nic nie ma, więc możemy się spodziewać tutaj, że Rosjanie chcą przede wszystkim no, skończyć z tematem Wuledaru, że tak powiem, i wtedy dopiero skupią się na kolejnych odcinkach frontu. A my przechodzimy dalej w kierunku północnym wzdłuż linii frontu i w tej chwili porozmawiamy sobie tutaj o tym kolejnym tutaj takim worku, który Rosjanie kleszczami chcą zająć. I tutaj ten worek no, opiera się, trzeba przyznać, że siły zbrojne Ukrainy wycofują się z tego worku, ale powoli i uporządkowany sposób, prowadząc działania opóźniające. Natomiast no, sprzyja im ten fakt, że tutaj od południa oparli oni swoje linie obronne o te zbiorniki wodne. Właściwie zatrzymali też Rosjan w tej chwili tutaj na obszarze Jeleniej Drugie, przez to mogą sobie spokojnie wycofywać w kierunku na Chirnyk i Churachiwkę, Zorianę. Natomiast no, Rosjanie przypuścili atak na Chirnyk. Tutaj mamy potwierdzenie, w tym miejscu wdarli się w pierwsze zabudowania Chirnyku. Słuchajcie, Chirnyk to jest miejscowość dosyć spora, warto na to zwrócić uwagę i bardzo, bardzo ważna to, myślę, że po raz kolejny powtórzę, Chirnyk to ponad 10-tysięczne miasteczko, także no, dogodny punkt do oporu dla wojsk ukraińskich, natomiast no, Rosjanie też wiedzą, że Chirnyk jest ważny, po prostu Chirnyk jest tutaj na tym obszarze bardzo ważny, przez niego przebiega też linia kolejowa na południe, która tutaj szła w kierunku południowym i no wiemy, że no, to zdobywanie przyczółków jest charakterystyczne dla Rosjan, mimo że nie rozwiązali oni tutaj jakby swojego problemu żołannego drugiego na tym obszarze, to mamy też przygotowane pozycje polowo-obronne, no to przypuścili już tym na Chirnyk, dlatego że zresztą ostatnie sukcesy, jakie rosyjskie, to często właśnie są w obszarze zabudowanym. Także logiczne działanie ze strony rosyjskiej to przewidzenia, no i Chirnyk bardzo ważny. Idąc dalej w kierunku, tu mamy Cukurne. Ukraińskie, jak wiecie, zajęte przez wojska rosyjskie, zajęte tutaj te umocnienia i w tej chwili walki idą w okolicach Cukurne o przełamanie, tutaj macie tą żółtą linią zaznaczone, tych punktów polowych oporu wojsk ukraińskich oraz no tutaj próby, na razie Rosjanie nie doszli do linii kolejowej, która łączy Cukurne i Chirnyk. Natomiast no, Cukurne jest niezmiernie też ważne, to już powtarzałem, ta linia kolejowa między Cukurne a idąca na północ na Pokrowsk. Rosjanie rozszerzyli swój stan posiadania, oparli się o tutaj nasyp kolejowy i zamierzają go wykorzystać. Oczywiście do dwóch celów. Po pierwszym, jakim jest zajęcie Cukurne. I Cukurne jest bardzo ważne, bo ono leży właśnie na rozwidleniu tutaj tych linii kolejowych i po zajęciu Cukurne bardzo by sobie zabezpieczyli Rosjanie działanie na dwóch kierunkach, zarówno na kierunku południowym, czyli na sam Chirnyk,
ale także oczywiście na Sełydowę. Sełydowę to duże miasto, ponad 20-tysięczne, tak? Także jeżeli Rosjanie zajmą Cukurne, no wydawałoby się logiczne, że skupią się w tej chwili na zajęciu Cukurnego, mieliby w tej chwili zabezpieczone to lewe skrzydło ataku na Sełydowę. Rzeczywiście Sełydowę, do którego można by tutaj, ja tak przewiduję, przy wykorzystaniu tego nasypu kolejowego, jeżeli opanują go już Rosjanie całkowicie, wykorzystując nasyp kolejowy, mogliby wedrzeć się wręcz niemalże na tyły Sełydowego. Sełydowa, jak powiedziałem, to duże miasto. Jeżeli Rosjanie myślą o postępach na tym kierunku, na kierunku pokrowskim, no, Sełydowego nie da się jakby zostawić. Pytanie, czy będą go szturmować. Możemy założyć, że Ukraińcy przygotowują się w nim do obrony i tak łatwo tutaj nie będzie. Natomiast no, widać te działania przygotowawcze ze strony rosyjskiej na tym obszarze i skupienie się w tej chwili od północy na, no, tutaj na zajęciu, zamknięciu tych kolejnych kleszczy i zagrabieniu tego terenu od strony ukraińskiej. No nic, będziemy śledzić oczywiście, co tu się dzieje, ale ciekawe rzeczy działają się również na kierunku bardziej na północ, już bezpośrednio na kierunku pokrowskim. O ile Sełydowę pozostaje no, w kontakcie wojsk rosyjsko-ukraińskich, no to, ale wydaje się być pewnym punktem obrony, to Rosjanie również zaatakowali teraz już bezpośrednio na kierunku na Pokrowsk. Zbliżymy sobie mapkę w tym momencie. Działania rosyjskie w kierunku na Łysiwkę. Nieznaczne działania rozpoznawcze. Zapewne Rosjanie szukają, możemy to założyć, no szukają wyrwy w obronie, by tutaj iść. Przypomnę jeszcze tutaj, słuchajcie, tutaj mamy linię kolejową, która łączyła, no łączy w sumie dalej, Nowogrodziwkę, która jest pod kontrolą rosyjską z Pokrowskiem. Natomiast najciekawsze rzeczy dzieją się tutaj. Kilka tygodni temu, mniej więcej dwa tygodnie temu, Ukraińcy po ściągnięciu różnych jednostek, między innymi także z Ugledaru, o czym mieliśmy informację, ale nie tylko, zorganizowali tutaj wzmocnienie swoją obronę. I ona rzeczywiście zatrzymała Rosję, tak na przykład jak Sełydowę, odepchnęła od Sełydowego wojska rosyjskie. Także tutaj wojska ukraińskie kontratakowały na obszarze, na linii Grodziwka, Mykołajewka, Krutny Jaj, Krasny Jar, aż po Nowogrodziwkę. Tutaj Ukraińcy kontratakowali, by zatrzymać postęp wojsk rosyjskich w kierunku bezpośrednio na Pokrowsk. I rzeczywiście to się na jakiś czas udało. Rosjanie mniej więcej w połowie Nowogrodziwki zostali zatrzymani tam na linii rzeki. Ataki na Nowogrodziwkę ukraińskie były no, kompletnie nieudane. No, jakby tą miejscowość już sobie Ukraińcy odpuścili, ale skuteczny atak był tutaj w rejonie Krasny i Krutny Jar, gdzie wojska rosyjskie zostały odepchnięte na tym obszarze. Tu nawet Ukraińcy swego czasu bardzo głęboko weszli. Było takie zagrożenie sflankowania Nowej Grodziwki, która była już wtedy w posiadaniu wojsk rosyjskich. No ale nie trwało to długo. Ten kontruderzenie ściągniętymi z innych rejonów siłami no, rzeczywiście zatrzymał mniej więcej Rosjan powiedzmy na dwa tygodnie, ale między innymi też kosztem tego, co się teraz dzieje w Uledarze. No to jest typowy przykład efektu tak zwanej krótkiej kołki. Więc raz. Dwa. Jeżeli śledzicie mój kanał, śledzicie moje raporty na bieżąco, wiecie, że ostatnio Rosjanie zajęli Nowogrodziwkę. No tutaj Ukraińcy się dobrze przygotowali, zakładając, że Nowogrodziwka może być zdobyta, przygotowali na północ od niej pozycje polowo-obronne, które tutaj widzicie i w tej chwili swoją obronę oparli na linii. Ale no, trzeba przyznać, że Nowogrodziwkę Rosjanie zajęli. To kolejna duża miejscowość, zwróćmy też na to uwagę. Tak? To nie są już takie wioseczki, o których moglibyśmy sobie mówić, tylko to już jest naprawdę miasto. I teraz po zajęciu Nowogrodziwki wojska rosyjskie no, i ukraińskie spotkały się tutaj mniej więcej na linii tych umocnień polowych. Z czym mieliśmy do czynienia ostatnio? Rosjanie rzeczywiście tutaj w rejonie Krutny i Krusny Jar, które najprawdopodobniej bądź też jeszcze pozostają po części pod kontrolą wojsk ukraińskich lub są w tak zwanej strefie szarej, po prostu to jest taka ziemia niczyja. Natomiast Rosjanie wykorzystując Nowogrodziwkę tutaj i stąd z Nowogrodziwki ruszyli na Mykołajewkę, czyli nie zamierzali frontalnie szturmować Krutny Jar i Krasny Jar, tylko by iść na Mykołajewkę, tylko zamierzają ją po prostu obejść, wykorzystując po prostu no, powodzenie, jakie mieli w Nowogrodziwce i tutaj te drogi, które są wzdłuż tej miejscowości. Tu jest też rzeka, a to jest nieduża rzeczka, Żurawka, tak? Ale jakby idą wzdłuż tej rzeki Żurawki,
wzdłuż tymi drogami, uderzyli tutaj na ten punkt polowy przygotowany przez Ukraińców i go zajęli. To wiemy, że go zajęli, dlatego że tutaj mamy nagranie właśnie z walk między, inaczej, może gdzie pojazd ukraiński jest niszczony przez piechotę rosyjską, która strzela nam z bardzo bliska. Także no wiemy, że Rosjanie są tutaj właśnie na tym obszarze i strzelają tutaj do ukraińskiego pojazdu, więc mniej więcej stan posiadania w tej chwili, no, czy kontroli może tak, rosyjskiej jest do tej linii drogi na północ Mykołajewki. Mamy też informacje zajęcia sami Mykołajewki przez wojska rosyjskie właśnie z tej strony, a więc udany atak z zaskoczenia, z kierunku, którego prawdopodobnie Ukraińcy się no, nie spodziewali. Tak więc jak widzimy, sytuacja absolutnie się w tym momencie odmieniła wojsk ukraińskich, które są w Krasnej i Krutnym Jarze. Dlatego też mamy już pierwsze informacje, że no, wojska PT wycofują się z prostu z Krutnego i Krasnego Jaru, odstępują widząc sytuację. No tu mniej więcej wojska rosyjskie mniej więcej na 600 metrów, jest taka informacja, wdarły się w Mykołajewkę, no ale jednocześnie zajęły tam obszar wzmocniony na północ Mykołajewki. No, więc no, takim szerokim dwoma kierunkami Rosjanie się tu umocnili. No co zmusiło oczywiście w tej chwili wojska ukraińskie do wycofywania się z Krutnego Jaru. Te działania rosyjskie powodują także w okolicach Promin, tutaj mamy też upolowanie kolejnego pojazdu czołgu ukraińskiego, który gdzieś tu próbował działać na tym obszarze. A więc transportery, czołgi, a więc widzimy, że Ukraińcy próbują kontratakować na wojska rosyjskie, które tutaj na północy Mykołajewki przerwały linię frontu ukraińską i zagroziły przejściu przez tę linię, bo tutaj jak zobaczcie na te żółte linie, to była taka linia przygotowana obronna, która miała być tym pasem przesłaniania przed Mirnogradem. Wszyscy mówią oczywiście Pokrowsk, ale przed Pokrowskiem jest miasto Mirnograd, które nie jest wcale wiele mniejsze. No okej, no jest mniejsze, ale Pokrowsk to mniej więcej miasto 65-tysięczne, a Mirnograd 45-tysięczne. Ono ma taką dziwną tutaj zabudowę jakby z tymi przedmieściami i tak dalej, ale to jest 45-tysięczne miasto i pod to miasto już Rosjanie podchodzą. Słuchajcie, gdybyśmy tak sobie zwrócili uwagę i porównali to do Awdijiwki, jaka jest, prawda, gdzie o Awdijiwce było, wszyscy mówili, a tu Rosjanie podchodzą pod Mirnograd. I walki są mniej więcej już na tym obszarze. No to widzimy, że rzeczywiście te linie umocnienia ukraińskie no, są jakoś przygotowane. Ukraińcy założyli, że może przeciwnik podchodzić. Natomiast no, te linie albo są przygotowane niedobrze, albo są przygotowane po prostu, albo są słabo bronione, bo często Rosjanie je bardzo szybko ostatnio przełamują. Był czas, kiedy bardzo trudno było Rosjanom zająć na przykład jakieś oporniki rosyjskie. Pamiętamy sytuację na przykład w okolicach, która się działa na obszarze na przykład na południu od Malinki i tam te obszary były bardzo, bardzo ciężko bronione przez Ukraińców, a tutaj zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda, że no te pozycje nawet obronne są, bo mówi się często, niektórzy mówią, że no Ukraińcy wycofują, bo nie mają pozycji. No tutaj zobaczcie, no to mamy tu, te pozycje są przygotowane jakieś, no jakieś są. Natomiast no one padają i one nie zapewniają zastopowania postępu wojsk rosyjskich. I jak tutaj analizując, z czym możemy mieć w tej chwili do czynienia, oczywiście na pewno Rosjanie będą chcieli sobie wyrównać tą linię frontu, przełamać, być może próbować przełamać te oporniki tutaj, ukraińskie, bo to by właściwie spowodowało, że potem już, no właściwie jest tylko nowy Mirnograd, no mamy tu jeszcze jakieś moskowskie, Bałachy, no ale to są małe miejscowości. Natomiast to, co zawsze powtarzam, wydaje się, że Rosjanie, kiedy sobie tutaj już jakby, jeżeli uda im się zapanować nad tym obszarem, no to będą próbowali przede wszystkim wykorzystać linie kolejowe. Linie kolejowe, tu mamy, zobaczcie, tu jest rozwidlenie, główna linia oczywiście na Pokrowsk, ale ta poboczna linia idzie kolejowa też. Niech mapka nadąży. Ta główna, ta poboczna idzie na Mirnograd. Także, a wiemy, że Rosjanie lubią wykorzystywać nasypy kolejowe, więc no, kto wie, może jeżeli na tyle zabezpieczą swój tutaj obszar działania, wzdłuż tych nasypów kolejowych będą mogli próbować kierować się na Pokrowsk, ale też na Mirnograd. No, nie da się wejść do Pokrowska bez zajęcia Mirnogradu. To jest pierwsza rzecz, żebyśmy mieli tutaj jasność, więc często wszyscy mówią, o, zagrożenie Pokrowska, no ale przed Pokrowskiem są też inne miejscowości, które trzeba najpierw zdobyć i taki właśnie Mirnograd 45-tysięczny, tak? Także no, miejmy też tutaj to na uwadze. Słuchajcie, przechodzimy dalej wzdłuż linii frontu do obszaru New York-Toreck.
I tutaj bez zmian. Tutaj bez zmian widać zastopowanie działalności tutaj wojsk rosyjskich na tym obszarze i to się ciągnie, takie zastopowanie, nie tylko tutaj, jeżeli chodzi o New York-Toreck, ale także po Chasiv-Yar. Tutaj, no jeszcze tutaj sobie przybliżymy, słuchajcie, no niewielkie działania, widzicie, no niewielkie działania gdzieś tam rosyjskie z kierunku na Kalininy, próby jakieś podejścia, natomiast to wszystko, no nie ma już tego impetu i siły, która tutaj była jeszcze parę tygodni temu. Widać, że Rosjanie ten kierunek zastopowali i odpuścili i to też widać po zaangażowaniu lotnictwa. Tam, gdzie lotnictwo rosyjskie działa mniej, to albo TOSy, no to widzimy, że tam nie jest to kierunek ofensywny. Takie działania mogą oczywiście się dziać, ale to nie jest zasadniczy kierunek ofensywny. W tej chwili lotnictwo rosyjskie działa na Zaporożu, o czym was informowałem, oczywiście w okolicach Wuledaru, to jest sprawa jasna. Dalej aktywnie, jeżeli chodzi oczywiście o obszar kurski, o wodzie kurskim, no, ale tutaj jest odpuszczenie. Co ciekawe, TOSy, moim zdaniem, z tego co obserwuję, a to już wam kiedyś mówiłem, że tam, gdzie pojawiają się TOSy, tam można się spodziewać rosyjskich działań ofensywnych. I TOSy, które były tu, zostały stąd wycofane i podzielone na dwa obszary. Pojawiły się TOSy też w okolicach Wierchokamianki. Pytanie, czy rzeczywiście w końcu Rosjanie chcą się wziąć za ten łuk siewierski tak na serio, czy to tylko działania pozorujące. Tutaj mamy zaobserwowane te działania, ale ja bym tego nie brał na poważnie. Natomiast TOSy pojawiły się i to jest bardzo ciekawa rzecz, ale to wam zaraz opowiem, bo jeszcze sobie rzeczywiście prześledzimy kierunek limański może. Na kierunku limańskim walki w okolicach oczywiście Makijewki, która w tej chwili przeszła pod kontrolę wojsk rosyjskich. Idąc dalej w kierunku na północ, ten obszar Stelmachiwka i ten występ piszczański w tej chwili, no można powiedzieć wyciszenie tego, co tu się działo. Widać, że jedna i druga strona nie jest na chwilę obecną zdolna do ataku, choć tą stroną, która tutaj ostatnio miała inicjatywę, były siły zbrojne Rosji. Natomiast no, chyba też gdzieś Rosjanie potrzebują i oddechu, i przegrupowania na tym obszarze, by dojść do Skilu. Nie udało im się to. Także tutaj zastopowanie. Oczywiście dużo więcej się dzieje bezpośrednio przy samym Kupieńsku. Porażenie po raz kolejny samego Kupieńska, bombardowanie. Tutaj też lotnictwo, ale rzadko, ale pojawia się rzeczywiście lotnisko rosyjskie. I pojawiły się też TOSy. Był przeprowadzony ostrzał z TOSów tutaj w rejonie tych frontu, które prawdopodobnie właśnie gdzieś z południa jechały, tutaj przeprowadziły atak i skierowały się do Wałczańska. Tak można to jakby wziąć pod uwagę, tak mi się wydaje. Dlatego, że pamiętajcie, że TOSy to nie jest jakaś broń popularna, te miotacze, i one generalnie są duże, niewielkiej ilości. Ich nie ma dużo takich zdatnych do walki. Dlatego też jakby jest taka jakby kolej rzeczy. Najpierw pojawiły się TOSy w okolicach Kupieńska, a teraz pojawiły się w Wałczańsku. Teraz tutaj oczywiście bez zmian na linii frontu, tutaj no, zastopowani oczywiście Rosjanie po tych niewielkich sukcesach, jakie było zajęcie tutaj tych obszarów na północ od Kupiańska. I przechodzimy właśnie do obszaru Wałczańska, czyli kierunku Białgorodzko-Charkowskiego, bo tutaj parę rzeczy się działo w ostatnich. Jeżeli chodzi o sam Wałczańsk, tutaj mamy odwrót wojsk rosyjskich. Jednocześnie Rosjanie dokonali działania na kierunku Tichnet, było to raczej działanie pozorujące i w tym czasie dokonali odwrotu z części Wałczańska, między innymi najpierw tutaj z tych zawodów agregatny zawód i następnie po kolei kolejnymi liniami oddawali tutaj te południowe kwartały ulic przy rzece Wałczy, wycofali się w tej chwili na linię tutaj ulicy Torchowa. Wzdłuż tej ulicy Rosjanie no, najprawdopodobniej zamierzają prowadzić w tej chwili działania obronne. Moim zdaniem działanie dosyć słuszne, dlatego że rzeczywiście najprawdopodobniej no, nie było sensu utrzymywania tutaj stanu posiadania. Zresztą pamiętajcie, to macie tutaj zresztą, że ta mapa może nam dawać złe wrażenie, spójrzcie tutaj na materiały. To jest jedno wielkie gruzowisko, tam miasta nie ma, to jest gruzowisko i teraz utrzymywanie tam tego obszaru pod kontrolą no, wymaga aktywności, wymaga zaangażowania żołnierzy, naprawdę też oczywiście i strat, i rannych. I jest to bez sensu. Jest to bez sensu rzeczywiście utrzymywanie się tu. Najwyraźniej rosyjskie dowództwo uznało, że nie ma to
i sensu, i nie jest to kierunek perspektywiczny, bo przy dużym zaangażowaniu nie udało się przebić. W związku z tym no, widać odejście wojsk rosyjskich na kierunku północnym i oddanie tutaj tego obszaru wojskom ukraińskim, które jakby wyczuły motyw, to od razu przeszły do kontrataku, gdzie chcieli bardziej pogonić tutaj Rosję, natomiast no, ci się wycofywali w sposób jednak zaplanowany. No i tutaj Ukraińcy szybko tutaj na ten obszar weszli, no i zostali przywitani. Przywitani zostali tu sami, które tutaj jakby, nie wiem, w przypadku się wzięły, bo nie sądzę, żeby Rosjanie się wycofywali i chcieli jednocześnie atakować, to raczej nie o to chodziło. Być może właśnie gdzieś tutaj w tym obszarze te tosy były i pojawiły się też oczywiście faby i 500, i 1500, i 3000, jeden spadł na ten obszar tutaj Wołczańska, na który weszły jednostki ukraińskie. No widać, że na chwilę obecną plan rosyjski dla Wołczańska jest raczej taki, że po prostu odwrotu tutaj wciągnięcia Ukraińców i jakby, no taki plan krynkowy. Krynki, pamiętacie krynki? Taki plan krynkowy na chwilę obecną, dlatego że nie jest to, jak widać z punktu widzenia oceny rosyjskiego dowództwa, kierunek no, perspektywiczny. Są inne ważniejsze, możemy tak to sobie określić. Taka ciekawostka z okolica Głębokie. Ukraińcy tutaj atakowali na kierunku na Głębokie, Rosjanie na tym obszarze z tej strony próbując ich flankować. No i tak do końca nie wiem, jaka tu jest sytuacja na tym obszarze. Musimy poczekać, jak to jest z tym Głębokie, czy Ukraińcy tu się umocnili, czy nie udało im się. No, nie mamy jakichś po prostu tutaj pewnych informacji. Jeżeli chodzi o, przejdźmy jeszcze do obwodu oczywiście Kurskiego na koniec naszego raportu. Po pierwsze spójrzcie na liczbę tych czerwonych kółek z białą gwiazdką. To są potwierdzone ataki w ciągu ostatnich 48 godzin rosyjskie na zaplecze ukraińskie. I lotnictwo, i Iskandery. I zobaczcie na liczbę. Tu jest po prostu non-stop permanentnie porażone całe zaplecze wojsk ukraińskich, które się tutaj próbują przemieszczać. No muszą, bo muszą, prawda, zaopatrywać swoje jednostki. Nie mamy za to działań generalnie ofensywnych, ani z jednej, ani z drugiej strony. No, ze strony ukraińskiej mamy oczywiście cały czas próby przesyłania odwodów, natomiast mamy duże informacje o tym, że no, bardzo niechętnie tutaj działają jednostki ukraińskie. Są pewne problemy, nawet były jakieś informacje z dyscypliną. Tutaj macie nagranie pojazdu należącego do Ukrainy, CV-790, którego, jak widzicie, z białą flagą, ukraińscy żołnierze próbują przeżyć się, by podać się jednostkom rosyjskim. Nie spodobało mi się to ich towarzyszom, którzy przyłożyli im raz PPK niecelnie, ale poprawili drugi raz. No, co się z nimi stało, możecie się domyśleć. Nawet to nie jest jakiś fakt medialny czy jakieś wymysły. No, słuchajcie, to jest nagrane tutaj, to jest po prostu nagrane. Więc widzimy, jakie musi być i morale, i chęć do walki Ukraińców na obszarze obwodu Kurskiego. No, mimo to dalej tutaj są pchane jednostki, by no, dzierżyć tutaj jakby ten obszar, który Ukraińcy zachwycili. Ale Rosjanie tutaj nie przechodzą do żadnych w tej chwili działań ofensywnych, też z ich strony nie ma. Mają jakby swoje inne problemy, natomiast no, wybombardowują kompletnie. Także no to, czyli po prostu Rosjanie założyli sobie, widać, rosyjskie dowództwo, że po prostu tak zmęczyć zamierza Ukraińców, wymęczyć. Każde takie ataki no jednak powodują ponoszenie jakichś strat. Mamy wiele, wiecie, już nie ma sensu tego popychać, na przykład nagrań zniszczenia jakichś pojazdów lekkich, ukraińskich, no to wszystko powoduje jakieś straty. To ma na celu po prostu wyczerpanie wojsk ukraińskich i ich potencjału do działania w tym obszarze, kiedy później wojska rosyjskie tutaj przejdą do kontruderzenia. Może tutaj pojawią się tosy właśnie, może one po tej drodze, jadąc tutaj po drodze, no, gdzieś tam pojawiły się w Wołczańsku i teraz właśnie pojawią się tutaj w obwodzie Kurskim. Tak możemy sobie tutaj założyć, ja sobie tak zakładam, to widzę. Stąd takie zawieszenie, no, ale też mówię, no, permanentne bombardowanie kompletnie, zobaczcie, no, zaplecza. No, jest tutaj może rzeczywiście napstrakana na tej mapie, no, ale po prostu tak to wygląda. Z takich ważniejszych rzeczy. No i tutaj to co się działo na południu, to nawet nie mamy... No tutaj mamy zaznaczone, gdzie Ukraińcy dojechali, czy to jest właściwie w ich stanie posiadania, czy po prostu dojechali, nawet ciężko nam przewidzieć. W tej chwili no tylko jakieś tutaj ukraińskie, jeszcze działania ostatnie w Nowej Puti, tutaj próby przejścia przez linię graniczną i w kierunku na Wesołe, nie wiem, 100-200 metrów i zniszczenie kolejne ukraińskich pojazdów, tak więc kompletnie też nieudane to działanie. Widzimy, że Rosjanie tutaj bardzo szeroko atakują, próbują naprawiać na rzece Sejm, Rosjanie też te mosty,
by cały czas utrzymywać. A więc widzimy determinację wojsk rosyjskich do utrzymania tutaj granicy i stanu posiadania. No i Rosjanie tutaj się ogarnęli. Ukraińcy na obecną chwilę stracili możliwość do jakiegoś działania ofensywnego. No ale to też myślę, że to jest kwestia polityczna. Tak? To, że zostało, zobacz ile tych znaczków, ale to są już wszystkie szare notyczne w ostatnich tygodniach. Tak? No to można powiedzieć, że mapka jest po prostu zasłonięta. No jak wiemy, no wszystko miało to na celu, póki trwała wizyta w Stanach Zjednoczonych Władimira Zełenskiego. No tutaj jaki główny cel był? Co ma być po tej wizycie? Czy w ogóle Ukraińcy mają jakiś pomysł na to, co będzie później? No nie wiem, zobaczymy. Przekonamy się. A żeby o tym wiedzieć, żeby się przekonać, trzeba oczywiście śledzić kanał Analiza Polityczna i raporty z walk na Ukrainie, do czego bardzo głęboko Was zachęcam. Oczywiście też do zasubskrybowania kanału. Zbliżamy się do 5000 subskrypcji. Na chwilę obecną to jest celem. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda się to osiągnąć. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, oglądanie. Pozdrawiam, cześć.